Cześć, witajcie w sklepie rockday.pl. Chciałem wam pokazać dzisiaj właśnie taki wzmacniacz firmy Bugera. Widać, że wygląda dosyć okazale. Ma 15 W. Jego konstrukcja to właśnie jest półlampowa. Ma lampę 12X7 na przedwzmacniaczu. Niestety ciężko mi bardzo pokazać, bo jest troszeczkę ukryta. Ale tutaj możecie sobie wszystko zobaczyć. 30-watowy głośnik. Wykonanie od razu widać w stylu vintage. Więc jeśli ktoś by chciał grać na tym jakąś siekę, to bez dopalenia dosyć by się zawiódł. W drugiej części pokażę wam, jak to coś działa. Tutaj mogę tylko wam jeszcze pokazać, o właśnie. Sorry za moje tutaj wygibasy. Tak, wejście na gitarę. Gain. Później ten srebrny przełącznik to jest, po prostu włącza przester. Tutaj korekcja jest treble bass i ten shift. To dodatkowo wycina środek. Tutaj wejście na jakiś MP3, tutaj master i wyjście na słuchawki. Widać lampowy wzmacniacz. Tu chciałbym od razu zaznaczyć, że naprawdę ten wzmacniacz jest głośny. To od razu, jeśli ktoś by sądził, że 15-watowe mają jakiś ubytek w brzmieniu, w głośności, to po prostu na tym wzmacniaczu się przekona, że w tym przypadku tak nie jest. No od razu obudowa otwarta, więc tutaj specyfika brzmienia jest dosyć szczególna. W drugiej części wam pokażę brzmienie tego małego diabełka.